Zaczniemy od strony sportowej. Początek bardzo dobry, jednak w końcówce coś się stało i już nie było tak dobrze jak na początku. Zawodnicy się spasowali. Na początku wziąłem ich trochę zaskoczenia, ale na długo nie starczyło. Pan zna Rafała Dolskiego bardzo dobrze. Mógłby pan podzielić się z nami jakąś historią właśnie z Rafałem, której jeszcze tak nikt nie zna? No myślę, że tych historii dzisiaj będzie dużo, tylko one każdy mają swoją taką otoczkę i żeby je opowiadać, to trzeba być w zbliżonym stanie, kiedy one się działy. To tak nie jest prosto od razu tak z kapelusza wyciągnąć, ale myślę, że na pewno dzisiaj wiele ich będziemy wspominać. Jak pan będzie wspominał Rafała Dolskiego jako zawodnika? Jakie cechy były dla niego charakterystyczne jako żużlowca? No przede wszystkim nieustępliwy, kawał gnoja. Zawsze do końca kąsał i było trzeba być bardzo czujnym, jeżeli się prowadziło. Bardzo trudny przeciwnik do wyprzedzenia. No, tyran pracy, cały czas pracował, udoskonalał coś w motocyklach, no i do dzisiaj jest jednym z najlepszych zawodników, którzy potrafią dopasować sprzęt. A jakby pan miał wskazać jedną wadę i zaletę u Rafała Dolskiego? Jego wadę i zaletę? No myślę, że co mogłoby mu pozwolić, żeby był jeszcze lepszym sportowcem, no to myślę, że tą wadą i zaletą to jest też taki ten jego wzrost. Na pewno go dopingował do jeszcze większej pracy, do większego wysiłku, do grzebania przy sprzęcie. No myślę, że jakby troszeczkę był mniejszy ten żagiel, to mógłby być jeszcze szybszy. A w cechach charakteru? No, w cechach charakteru to jako sportowiec czy jako człowiek? Jako człowiek. Jako człowiek, no to nie będziemy się tu dzielić wszystkimi rzeczami, ale z takim, akurat tu będzie źle brzmiało, jak powiem małym, ale on jest małym perfekcjonistą.